Ja się zgubiłem. Ja się zgubiłem. Ja tutaj... Tam są. O, proszę. Aha! Albinos. Tego chcę dosiąść. Albinosek. To je albinosek. Dobra. Tam coś jest. Dzięki, przyjacielu. Samiuchi jest już jak warzywo. No dzięki. Odłamek. Zabierzmy go do sklepu domy. No dzięki. Pytanie jest następujące. Jak ja tam dalej mam przejść? Tutaj by chyba trzeba wejść na górę, tutaj. Już widzę chyba nawet jak. Tutaj. O, idą dżawowie. Czekajcie, gnojki małe. Nie wejdę tutaj, serio? Aha. A co tam jest? Czy za to nie ma adwokata? Nie. Z urzędu. Te budynki są pradawne. Starsze niż wszystko, co widzieliśmy na Kobo. Mamy 20 odłamków priorytu. Jestem Jedi! No, ten lek zaczyna działać chyba, wiesz, powoli. Okej. No, tam jest wieje. Nie mam co nawet tam kombinować. Wędrowiec. Tutaj nic nie ma. Aktywuj to BD. Super, skrót mam odblokowany. Tylko do czego nam ten skrót potrzebny?
No. Jak? Co z tym zrobić? Tamtą stronę trzeba iść. Chyba. Zatrzymaj się. Nie mam innego pomysłu aktualnie, szczerze powiedziawszy. Dobra, jestem gotowy. Kobo znasz jak własną kieszeń, prawda? Dobra, jedziemy tutaj. Tamtą stronę nie da rady? A w drugą stronę. Wygląda na to, że modliszka wróciła do gry. Chodź, Bidi, spotkajmy się z nimi na lądowisku. Czyli jednak w drugą stronę trzeba było zasuwać. Ale FPS-y poleciały troszkę tutaj. No cześć. O. Z. Wyglądasz jak nowa. Pewnie. Ten mechaniczny mistrz drinków jest cudotwórcą. Muszę wiedzieć. Znalazłeś klucz do Tanaloru? To skomplikowane. Nie martw się. Monk mówił, co się stało, gdy spałam. Zakon Jedi przestał istnieć. To musiało być dla ciebie straszne. Oboje wiele przeszliśmy, ale musimy jakoś to przetrwać, Kal. W końcu co innego nam pozostaje. No ciomiuś. Zgadza się. Mamy jeszcze miejsce. Zostanę tutaj. Ale jeśli będziesz chciał porozmawiać, to będę w salonie. Mam szczęście, że cię spotkałam, Kalu Kestisie. Coś tam znalazłem. Co tam masz? Holokron? Jedi. Z czasów Wielkiej Republiki, zakonserwowany w Bakcie. Dagan Gera. Uwolniłem go. I co dalej? Zaatakował mnie i uciekł z jeźdźcami. Właśnie jego szukali. Ponoć Jedi go zdradzili. Wybrał ciemną stronę. Nic ci nie jest? Tanalor. Jest prawdziwy. Ukryty gdzieś w otchłani. O, ale to niemożliwe. Otchłań niszczy wszystko, co się zbliży. Lata temu Republika znalazła przez nią drogę. Po to zbudowano ten węzeł w lesie. Ukryty świat, do którego od stuleci nie było dostępu. Gdybyś zdołał przekroczyć otchłań, mógłbyś zniknąć. Zupełnie. Żadnych jeźdźców. Łowców nagród. Imperium Galaktycznego. Tak tylko głośno myślę, ale to brzmi jak miejsce, gdzie ktoś mógłby urządzić sobie dom. Tak. To mógłby być dom. Zabieraj te giry. Dobra, czas wrócić do kantyny. Wiesz, Gris? Przydałby się nam pilot. No nie wiem. Sam sobie nieźle radzisz. Mógłbyś tylko odkurzyć tę tapicerkę spod. Nie znamy modliszki tak jak ty. Nikt nie zna. Kal, ja... przykro mi. Moje złote lata już minęły. Drżą mi ręce nawet przy kartach. Wiem, że teraz wszystko wygląda inaczej, ale... bez ciebie chyba sobie nie poradzę.
Serio tak myślisz? Serio. No to może Monk zdoła przez jakiś czas przypilnować salonu. Grizzly rządzi. Świetnie. A ty? Kredytów niestety dużo z tego nie będzie. Kal, to lepsze niż każdy łup. Pomyśl, dość oglądania się za siebie. Bezpieczna przystań. Dla naszych bliskich. Jeśli ktoś wie coś o planetach Jedi, to Sir. Jedi! Ha, ha! Najwyższy czas, żebyś odwiedził tę panią. Dobra, przyrządzę coś na ząb, zanim ruszymy. No, na Jedi lecimy. Tylko mnie ciekawi, jak Jedi wygląda po... jakby to powiedzieć? Sklep Z? Ogród na dachu. Masz teraz dostęp do ogrodu na dachu salonu. O. Łot 1 chyba dzieje się po wydarzeniach z gry. No nie. Raczej wydarzenia dzieją się po łotrze i to srogo, moim zdaniem. Co to jest? Tajnie. Pogłoska, pogłoska. Czekajcie, gdzie jest sklep Z? Z chyba siedzi w tym, co nie? W kantynie Z powinna siedzieć chyba. Robi się nerwowy na widok brudu. Okej. What the fuck? Nie chcę wiedzieć, jak to się tutaj znalazło. Prioryt ze sraczu. Gris zawsze lubił ekscentryczną sztukę. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Sklepik Z. Aha. Spełnia twoje wymagania? Barwy droidów. Podoba mi się, tak. To mi się przyda. Bardzo roztropna decyzja. Drogie te dyski. Kamień śmigacz, śmigacz, niezłomny. To się może spodobać. Nie. O, cześć. To ty. Widziałam, jak biegniesz przez las. Pamiętasz mnie? Nazywam się Toa. Jestem historyczką. Obecnie wolna strzelczyni. Kal. Też wolny strzelec. Planujesz kolejne wyprawy? Oczywiście. To mój pierwszy wypad poza środkową rubież, ale widzę już, że to żyła złota. Setki lat temu ludzie nie mogli się doczekać, żeby zasiedlić nowe światy. I niech to szlak. Wybrali barwną planetę. Tak, to barwny świat. Ej, w razie czego daj mi znać, jeśli znajdziesz jeszcze te komnaty, dobra? Tak zrobię. Spoko loko. To jest jakiś ten... A, czyli obejście naokoło jest, dobra. Słuchaj, kolego, jak ci na imię? Kal. Moran, miło mi. Wydajesz się w porządku, Kal. No słuchaj, i? Może jesteś po prostu kolejnym głupcem, który wchodzi jeźdźcom w drogę. A może coś z ciebie będzie. Ale to miejsce cię wykończy. Rozumiesz? Uciekaj, póki możesz. Zapamiętam.
Dobra, kuchenka. Hey, bad boy. Dobry moment, aby rzucić okiem na sprzęt. I gotowe. Widzi? Ja bym chciał ci kolorek zmienić, wiesz? Na matowy. A czekaj. A gdybyśmy zrobili to inaczej. Możesz ruszać, Bidi. Gdybyśmy bidaka zrobili na biało. A drugorzędny dali taki albo taki. O, ten lepiej pasuje. Akcenty damy. Nie. Akcenty damy takie, a stan doskonały. To wystarczy. Dobra. A, jest tu wyjście na zewnątrz. O! O! Jest lepszy niż dużej ilości gier, Mikomes. Jest okej. Okay. Dubbing jest okej. Okay. Myślę, że wie... Ogólnie wiecie, dlaczego ludzie się tak bardzo mocno czepiają polskiego dubbingu? Dlatego, że bardzo mało tego polskiego dubbingu jest. Dlatego. Na przykład nie mamy, my w Polsce nie mamy, jakby to powiedzieć, kultury dubbingowania filmów, seriali, ani niczego innego na daną sprawę. Tak jak na przykład Włochy, Francja czy Niemcy. Oni to wszystko dubbingują. Mają swoich aktorów, danych postaci, itd. itp. W Polsce my jesteśmy przyzwyczajeni do lektora. I tyle. Więc no. Co to jest holo stołu? A, udaj się tutaj, co to jest. Ale to przycina tutaj. Na tej mapie to przycina strasznie. Cała naprzód na Jedę. Pewnie miło wrócić do kokpitu po takim czasie. Jasne, po prostu się przyzwyczajam. Jedda? Nigdy tam nie byłem. Wybieramy się do miasta? Nie, z tego co słyszałem, Sir zaszyła się na pustyni z jakimiś pustelnikami, którzy zwą się Anachoretami. Szkoda tylko, że nie wybrała żwawszej sekty. Dostaliśmy sygnał z Jedy. To Sir. Wysłałem wiadomość, że lecimy. Wrzucę to na holoprojektor. Hej, Kal, sprawdź holoprojektor. Mamy połączenie z Jedą. Dobra. No. Karl Kestis, to zaszczyt. Cześć, Dojak. No tak, cześć. Jest Sir? Niecierpliwie oczekujemy waszego przybycia. Jednakże rozpętała się nad nami burza piaskowa. Lądowanie tu statkiem byłoby zbyt niebezpieczne. To jak się tam dostać? Mistrzyni Dżumba zorganizowała przewodniczkę, która cię przeprowadzi. Zaraz, pojawi się ktoś inny? Prześlę współrzędne spotkania twojemu pilotowi. Dobra, mam... Ląduj ostrożnie. Na głębokiej pustyni dostrzeżone imperialne patrole. Dzięki za radę. No? Przyprawiają mnie o dreszcze. Ciekawe, jakiego dziwaka wyślę na spotkanie. No i Imperium tam węszy. Spodziewałem się innego powitania. Thank you.
A jak to się wymawia? Therapeutics? Ja nie wiem, czy ja dobrze to wymawiam w ogóle nawet. Uważaj na siebie. Bez zbędnej brawury, dobra? Gris, opowiadałeś coś o mnie? Mam wiele opowieści, które nie dotyczą ciebie, młody. Ale ładnie. Ja coraz bardziej myślę o powrocie do streamowania po angielsku. Znajdźmy eskortę Sir. Miejsce spotkania jest przed nami. Tak, jesteśmy na Jedi już. Gdzie jest święte miasto? Cholera wie! Słuchajcie, wylądowaliśmy na pustyni, a nie w mieście. Pytanie, czy miasto to jest to święte miasto w Jedzie, czy nie? To jest pytanie. Brawo. To jest właśnie pytanie. Czas na wspinaczkę. Trzymaj się, Midi. Nie, tego nie chcę robić, Mikomas. Nie aktualnie. Zacząłem grać po polsku, gramy po polsku do końca, wiesz? Nie chcę mieszać. Musimy uważać. Oż ty w dupę macz. W sumie oni od na początku gry pracowali dla Savgirl, nie? No teoretycznie tak. Czyli to będzie przed Łotrem 1. Jak pomysł, teraz dodałem 2 do 2. Jedi. Nieźle. Sprawdźmy to. Chodź, mały. Nie no, Sagerera ginie w Łotrze 1. Tak. Przy eksperymentalnym strzale Gwiazdy Śmierci, jak dobrze pamiętam. Co to kurde jest? Wiej, jeśli nie chcesz zginąć na tej skale. Trzymajmy się z dala od piasku. Co to kurde jest? Nie chcę zostać przekąską. No tak, ale to są początki. Sagerery chyba. Poza tym Sagererze odbiło solidnie, więc no. Był naprawdę solidnie odpitoliło. No nie Rancor? O, witaj. Nie Rancor. Co to kurwa jest? Pomóż mi, Vidi!
gnoju, gin gnoju. Co to kurwa jest? Sutaban. Teściowa ta. Kutaban? Sutaban, kutaban. Wszystko fajnie, pięknie. Wszystko fajnie, pięknie, czekajcie. Tu. Złapiesz się tego? Nie. No i weź tu bądź mądry, bo nie widzę tutaj możliwości wejścia na górę. Chyba, że tutaj to. Nie. Nie. No dobra, czyli tutaj trzeba iść indziej. Okej. Cholera, normalnie szejchu lud. Ta kanonierka leci na miejsce spotkania. Zdążą. Dawaj kutaban. Kutabanie! Wypitalaj mi stąd! Przydałaby się pomoc. Ja ci, gościu, z kutabanem pomagam, a ty mi do mnie strzelasz? To chyba zwój. Kto wie, jak długo tu już leży. No po prostu tupet trzeba mieć. Kutabaniasz, no? Kutabaniasz. Wow, 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 wow! Co to kurwa było? Aha.
Aha. Jestem chyba za głupi na tą grę teraz aktualnie już. I zagadki. Gdzie mam iść? Tam nie mogę. Aha. A. Tutaj ta tutaj taka chorągiewka jest. No dobra, to YOLO. Co to jest? Skorpiono, żabo, rak? Trzeba mu przyznać, że się nie poddaje. Przestań to uderzać, tempadzido. Pewnie... Nie zostawaj w tyle. To jest pewnie większa wersja tego, tych gówniaków tutaj. Zjadłbym Jedi na śniadanie. Ja zjadłem pożywny, zrównoważony posiłek na śniadanie. What the fuck? Jak zrobić z tego użytek. O Boże. Dobra. Czekajcie, zmienimy sobie miecza kolor. Wypróbujmy kilka innych komponentów. Weźmiemy sobie... Działa i świetnie fioletowy. Stary. Przeżył? Przeżył. Maćka windu? Maciek z windy. Ani śladu pilota. Zgłosić to? Rozglądaj się. Prędzej czy później wrócą po śmigacz. I aresztuj każdego, kto się nawinie. Przyjąłem. Musimy znaleźć tę eskortę, zanim Imperium nas uprzedzi. Jak fajnie tansujecie. A nie wiedziałem, że jesteś Maciek z windy. Zaramot. Ej! Ty gnoju! Ła! Ty, puszczaj mnie! A masz! No i proszę! Ała! Uhu.
No nie sądzę. Ty! Dawaj! O! O! Lata! Au! Au! Przybyłam! Zobaczyłam i zabiłam. Przyglądałaś się? No, no, no. Jak za dawnych lat. Cześć, Merin. Co, zaskoczony? Myślałem, że przyślą kogoś bardziej... nieznajomego. Nie osądzaj zbyt szybko, Kalu Kestisie. Sporo się zmieniło, odkąd się widzieliśmy. Zauważyłem. Chodź, śmigacz jest tam. Twój śmigacz? Szturmowcy go znaleźli. No to się nimi zajmiemy. I nas chyba też znaleźli. Gotowa? Postaraj się nadążyć. Nie zdołacie uciec. Zostałem tylko ja? Mam nadzieję, że bola na twój znak. Tego, na ciebie. Jest radny. Imię Imperium. Zabija nas wszystkich. Te, chodź tutaj. O. O. Dobra robota, Jedi. Jedi? Ściana. Nadciągają kolejni. Załatwmy go razem. Wow, wow, wow. Potrzebuję wizyty w serwisie. Ostrożnie. Wow. Daj znać. Przytrzymam ich. Dobre starcie. Dziękujemy. To już wszyscy. Podłapałeś nowe sztuczki. Ty chyba też. Co dalej? Cześć, Konik. Dzięki za followka, Konik. Jestem Konik na biegunach. Ijajajajo. Mam linę wspinaczkową. Widzisz, gdzie mógłbym się zaczepić? Może być? O! Oż ty! Kobitko! Ty umiesz w czary. Myślałem, że podróżujesz po galaktyce. Co robisz na Jedzie? Jedi jest częścią galaktyki, Kal. Dobrze wiedzieć. Odwiedzam Sir od czasu do czasu. Gdy usłyszałam, że przyleci modliszka, zaproponowałam, że pójdę z tobą. Musimy przejść na drugą stronę. Tak, to może się udać. Dobrze, pośpieszmy się, Kal. Nadciąga burza. Nadciąga burza. Hadzia, Fusroda. Ups. No. Szturmowcy. Powinniśmy ich obejść i zaatakować z góry. Brzmi nieźle. Dobra. Załatwmy ich, nim przybędą następni. Tak jak wtedy na Nar Shaddaa. Właśnie. Pójdę za tobą. Tego nie było. Cześć, chłopaki! Coś jeszcze? To chyba wszyscy. Ups. Chyba mu się troszkę wybuchło. Jesteś cała? Oczywiście. Nie to co mój śmigacz. Nawet gdyby burza ucichła, nie dogonimy Sir na piechotę.
O matko. Patataj. Patataj, 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 taj, taj, patataj, patataj, patataj. Za mną. Znaczy, inaczej. Patataj jest na koniu, a jeżeli to nazwiemy i będziemy na jeszcze tym... Jeszcze nie nauczyłeś się latać, co? Patatajować to jak będziemy robić? Widzę. A tutaj nie ma czegoś do wzięcia? Idziemy coś braść. Ja chciałbym coś zbraść tutaj, nie ma nic. Nie wypadłeś z formy. Tylko Bidi jakiś taki wolny. Nie znasz się na żartach, droidzie. Ła. Tędy. Domu posprzątane za ramot? O. Było pucu w domu. Nie utknąłeś, prawda? Nie. Dosita. Zablokowane. Dosita, przekleństwo. Nowe, a patrz na to. O, uwaga! Próbujesz mnie zabić? To nie ja. Przepraszam. Myślałem... Dobra, Cal. Odsuń się. Ja się tym zajmę. Co ty robisz? Odtwarzam stan rzeczy, który zaburzyłeś. Niesamowite. To wyglądało wyczerpująco. Potrzebujesz odpocząć? Nadciąga burza. Odpocznę, jak dotrzemy do bazy Sir. Gdzie się tego nauczyłaś? Na Datomirze. Poleciałaś do domu? Tak. Moje siostry odeszły, lecz ich wiedza pozostała. Ta. Ty! Właśnie Normandia! Lux Reparo! Tylko różdżki nie miała. Pamele. Są w oazie. Jesteśmy coraz bliżej. Zero wieści. Próbuj nawiązać łącze. Aha. Zaraz. Będziesz gotowy. Naprawdę polubiłam ten śmigacz. No cóż. Stwór zniknął, ale jeszcze tu wróci. Nie powinniśmy byli wyruszać w tę podróż. Niechaj Jedi nas chronią. Korytarze Ranvel. Umiejętności. Mamy 3 punkty. Na co je wydać? Zwiększa maksymalnie zdrowie. No proszę. To jeden punkt. Wskaźnik blokowania odnawia się szybciej. Nie mogę. Trzeba iść dalej. Ale czekaj. Stop. Dlaczego tu jest coś takiego? Może ktoś w bazie Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Aha. Nie otworzymy z tej skrót. Strony. Dobra, to był skrót. Kurde. A co tutaj jest? Baza Sir jest w inną stronę. Wiem. Chcę to szybko sprawdzić. Zostanę tutaj. Co tutaj jest? A co tutaj jest? Whoa.
Dobrze jest właśnie zwiedzać. Tada! Tak. Tak. Powinnaś częściej próbować takich ścieżek. Przemierzyłam co. Merin, masz to? Oczywiście. Merin. Tup. Jestem Jedi Spin. BD, z tym? Stary, chodź tutaj. Oj. Przepraszam. Ładnie to tak. Z kolby bić? Znalazłeś coś mały? Dziękujemy. Fajna scena. No cześć. Ładna robota. Wiem, zaczęli nazywać mnie pustynnym duchem. Pustynnym duchem, tak? Nękanie imperialne już stało się. Może ktoś w bazie Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Musieli to budować całe pokolenia, ale twórcy tego miejsca już przeminęli. Podczas podróży napotkałam szczątki wielu cywilizacji. Wszystko niszczy je, Kaluk. No. Tak to już jest. Że rzeczy niszczeją z czasem. Przeciwników psuję? Nie psuję przeciwników, jedynie ich naprawiam. Wróg w pobliżu. No i co dalej? Więcej nie potrafisz? I tak nie masz szans! O tak! Dobra walka. No! Wyglądają jak Jedi. Sir twierdzi, że na Jedzie mieszkało kiedyś wielu, którzy czcili takich jak ty. Może nimi byli? Tacy jak ja. Plastoido. Tacy jak ja, tacy jak ty. Tędy? Wiesz, kto to był? Cześć, Hero. Ja nie, ale może Sir wie. Billy, czy on przypomina Kala? Trzymaj gardę. Zawsze lubiłeś się wspinać. I wciąż się trzymam. Jeśli to był żart, to mam nadzieję, że spadniesz. Serio? Jedi. Czemu ty mówisz do niego Jedi, a nie mówisz normalnie Kal? Sprawdźmy to. Halo, tu miał być romans między wami. Nie Jedi. Leży z Kritono. A gdzie jest Kriton? Coś się zbliża. Załatwimy go razem. Wystawiam! Uderzaj!
się! Na twój sygnał! Dobra robota. Aż mi odjął mowę. Skryton. Rzućmy okiem. What the fuck? Pomożesz mi? A muszę? To jest połączenie skorpiona, nie wiem, z żabą czy z czymś. Dzięki. Sir byłaby zawiedziona, gdybym pozwoliła ci umrzeć na pustyni. Spomer! Naprawdę myślisz, że możesz go oswoić? Warto spróbować. A czekaj. Tutaj jest... Nie ma tutaj przejścia, lol. A. Zmęczyłeś się? Układam to sobie w głowie. Oaza! Jesteśmy uratowani! Teraz będziemy mieć siłę, żeby dotrzeć do szlaku. Niechaj Jedi mają nas w swej opiece. Może ktoś w bazie Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Patatajku! Hej! Jaki fajny! No to jedziemy, mały. Pomóc ci? Dziękuję. Ale dam radę. Jedźmy. Daleko ta baza? Nie, z naszym nowym przyjacielem. I mamy chwilę, żeby sobie pogadać. Prawda. Kopę lat. Zwiedziłaś pewnie całą galaktykę. Prawie. Jak było? Niesamowicie. Tonące miasto Kuratow. Urwiska Persai. Galaktyka cierpi, ale wciąż istnieje w niej piękno. Jakieś przygody z Imperium? Tak. Nastały mroczne czasy. Śmieszny animowany ten stworek jest. Cieszę się, że jesteś cała. Wzajemnie. Gdziekolwiek poleciałam, zawsze byłeś blisko mych myśli. O. To droga powrotna. Brrr. No to nie jest głupi. To jest. Tutaj? Nieudany prototyp żyrafy. Nigdy nie widziałem takiej burzy. Trudno przewidzieć, ile potrwa. Wow. Lepiej nie przekonać się na własnej skórze. Też tak uważam. Normalnie samum. Całe lata unikałeś Sir. Czemu chcesz ją teraz odwiedzić? Potrzebuję jej pomocy. Szukamy czegoś związanego z zakonem. Ciekawe. Wciąż jesteś zły, że odeszliśmy? Nie spodziewałem się tego, Merin. Wszyscy ruszyli własnymi ścieżkami. Rozumiem, Kal, ale każdy miał swoje powody. Już dobrze. Dobrze, ja chciałbym... Spokojnie. Nie mogę tutaj, niestety. Myślałem, że mogę tamtego użyć, a nie za bardzo. Patataj. To jest chyba czwóreczka, Unreal. Spamelski przyjacielu, możesz się pospieszyć? Chyba. Gazem! Reversu. Musimy się pospieszyć. Szybciej. No prze... A te tam są. A nie ATS, te? Wiesz. LOL? Oni w powietrzu. Zgubiłem. Trzeba się pospieszyć. Ten spamel się boi. Stawiam i opór.
A taty duże, a te jest te małe, no tak. Tylko że one w powietrzu tam szły, widzieliście? Wow. Merin! 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 Słyszysz mnie? Nie widzę jej, Bidi! Jesteś cała! Na razie! Tędy! Co teraz? Nie możemy się zatrzymywać! O cholera! Szybko, Karl! Tato naprawdę ma moc! Mam tę moc! Mam tę moc! Uciekł ten spamel! To już nie ma znaczenia! Oj, 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 oj!